Mówiłeś mi, że nie wierzysz w to. Jesteś przekonany, że Mamet jeszcze wróci. Podtrzymujesz to? Oczywiście, podtrzymuję. Jeżeli jest taki zakład u Buchmachera, no to ja stawiam. Przygotujcie się Państwo na wielkie grzmoty. Tu będą padać bomby największego kalibru. Co za fantastyczna noc boksu. Cześć, witam serdecznie. Tomasz Narkun. Dwa tygodnie po wygranej rewanżowej walce z Mamedem Khalidowym. Mieliśmy się spotkać dwa tygodnie temu, ale okazało się, że doznałeś kontuzji, potrzebna była operacja. Jak teraz ta ręka? Widzę, że jest gips. No tak, niestety ręka w gipsie, no ale no mówię, no jakąś daninę trzeba było zapłacić po tych 9 latach zawodowstwa. Pierwszy raz takie coś mi się przytrafiło, no ale no to była walka taka, no można powiedzieć, na śmierć i życie, dlatego też no gdzieś tam się nie kalkulowało podczas tego starcia, no ale no niestety została lekko gdzieś tam nadszarpnięta rączka, no ale no myślę, że już od stycznia wracamy na salę treningową. Poważna operacja była? Nie była poważna operacja, bardziej bym to zakwalifikował jako zabieg. 30 minut i po wszystkim. No to fajnie, czyli wracasz już na początku przyszłego roku? No myślę, że tak. Ja jestem młodym zawodnikiem, no i po prostu chcę teraz jak najwięcej tego doświadczenia jeszcze nałapać. No i po prostu chcę to robić, bo nigdy nie próżnowałem. Nie jestem raczej z tych zawodników, którzy raz zrobią walkę, później ich nie ma 3 miesiące na sali treningowej. Ja jestem taki właśnie zawodnik, który gdzieś ciągle szuka tego doskonalenia, ciągle gdzieś się chce szkolić, także nie mogę wysiedzieć na miejscu. I jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli dostanę taką szansę powrotu po nowym roku, no to oczywiście jestem bardzo na tak. Czyli już na następnej gali KSW? No jeżeli taka będzie możliwość, jeżeli organizacja będzie mnie chciała, jeżeli my też wszystko dogramy, no to jak najbardziej tak. Półciężka czy ciężka? No ciężko jest powiedzieć na dzień dzisiejszy, czy to będzie ta kategoria bądź ta, ale no też gdzieś mi tam świta po głowie ta ciężka kategoria. Bądź też, no, jeżeli nie, no to oczywiście, no, też się nie obrażę na tą półciężką. Także, no, jedna i druga walka to będzie wielkie widowisko. Wracając jeszcze do pojedynku z Mamedem. Mamed mówił, że w trakcie tej walki miał problemy z koncentracją, że był nieswój, że były jakieś problemy psychiczne. Czy to można było zauważyć w trakcie walki? Znaczy ja powiem tak, że ja obserwuję Mameda już od lat, ja się wychowałem na jego walkach i ja nigdy nie widziałem go tak zdeterminowanego i tak chcącego wygrać jak w tym starciu. Nawet podczas pierwszego starcia gdzieś tam widać było to jego zwątpienie przez chwilę, a tutaj miałem takie wrażenie, że po prostu jest zaprogramowany tylko i wyłącznie na zwycięstwo. Także nie wiem, jakie miał problemy, czy może tam ludzie coś więcej wiedzą na ten temat, ale ja nie widziałem tego. Widzę, że z okiem wszystko w porządku, bo tam miałeś jakieś problemy w trakcie walki. No tak, podczas walki w drugiej rundzie no, dostałem palca w oko. No tak można powiedzieć, że to był najmocniejszy właśnie taki cios podczas tej całej walki. Nigdy jeszcze tak nie zostałem potraktowany właśnie mocno w oko, no i przez chwilę nic nie widziałem. Dopiero gdzieś na trzeciej rundzie zacząłem widzieć, no i widziałem dwóch Mamedów. Także już teraz się przekonałem na własnej skórze, że to faktycznie jest coś takiego, że właśnie można widzieć podwójnie bądź potrójnie. Wiem, że przed spotkaniem ze mną byliście chyba całym teamem Narkuna u właścicieli KSW. Rozmawialiście o jakiejś podwyżce? Tak jest. Znaczy, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, no to w ogóle, że tak powiem, ja się w to nie wtrącam, ja tylko wykonuję swoją pracę. Ja jestem zaprogramowany tylko i wyłącznie na sukces, na ciężką pracę, żmudną pracę. Ale uchyl rąbka tajemnicy chyba. Czy rozmowy przebiegały w dobrym kierunku? Znaczy, no to już naprawdę jest pytanie do menadżerów, bo nawet jeszcze dokładnie nie przeanalizowaliśmy tego, co tam było na tym spotkaniu, także no mówię, no nic nie mogę powiedzieć na ten temat, nie? Trochę już pieniędzy w klatce zarobiłeś, czy je inwestujesz, odkładasz, jak to u Ciebie wygląda? No otóż tak, jeszcze przed walkami
już tak dużo lat wcześniej, po prostu gdzieś tam robiliśmy różnego rodzaju biznesy, mamy swoje jakieś tam biznesy takie rodzinne. No i oczywiście te pieniądze, które gdzieś przez lata udało się zarobić, no to jak najbardziej są inwestowane, a nie gdzieś tam przehulane. Także no, jestem tego zdania, że po prostu kariera nie będzie trwała wiecznie, że należy gdzieś tam te pieniądze odkładać, bądź też właśnie inwestować mądrze, tak żeby no, gdzieś na tę emeryturę fajnie można było sobie żyć. W co inwestujecie? No, są to nieruchomości, branża samochodowa, no to tak głównie tak w to. No i rozumiem, że inwestycje są udane. No jak na razie tak, rozrastamy się jako firma, idziemy w dobrym kierunku, także no jest okej. Okay. Czy z okazji zwycięstwa nad Mamedem kupiłeś sobie coś? Siostry radwańskie kupowały sobie torebki Louis Vuitton. Czy ty masz jakiś zwyczaj, że po jakimś zwycięstwie fundujesz sobie jakiś fajny prezent? Znaczy, kupiłem sobie, można powiedzieć, troszeczkę tak szybciej, jeszcze przed walką, ale to już po prostu podciągnę pod walkę, samochód kupiłem. Na urodziny, akurat na walkę i tak już miałem w głowie, że po prostu to będzie po wygranej walce, to już będzie to, że tak powiem, zakwalifikuję to jako ten prezent po. A i co to za samochód? BMW. Będę miał wydatki. A jakiś urlop? Jeżeli chodzi o urlop, no to teraz lecimy w góry też właśnie z chłopakami, z dziewczynami, z żonami itp. itd. Lecimy właśnie troszeczkę odpocząć w te polskie góry, złapać tego takiego powietrza, tego gdzieś tam odizolować się od tych mediów, od tego wszystkiego, no bo to jest potrzebne, bo miałem bardzo intensywny rok sportowy, dlatego też no, ten grudzień chcę spędzić właśnie tak, żeby odpocząć jak najwięcej od tego wszystkiego, tak żeby można było od stycznia już wrócić. Także no, są to góry, a później, jeżeli jeszcze się uda, no to może w styczniu gdzieś na szybko, gdzieś w ciepłe kraje. Mamed po walce z tobą odłożył rękawice, zapowiedział zakończenie kariery. Mówiłeś mi, że nie wierzysz w to. Jesteś przekonany, że Mamed jeszcze wróci. Podtrzymujesz to? Oczywiście, podtrzymuję. Jeżeli jest taki zakład u Buchmachera, no to ja stawiam. A myślę, że jest. Chyba jest. Bo oni takie różne zakłady robią tego typu. Jeżeli jest, no to postawię nawet kilka stówek. Na powrót oczywiście, Mameda. Tak. Zobaczycie, że wróci. A dlaczego tak twierdzę? Ponieważ no, obserwuję scenę boksu, scenę MMA i widzę, jak zawodnicy gdzieś, właśnie tacy topowi, zawieszają na chwilę karierę. Mówią, że już nie wrócą, a właśnie za rok, półtorej, po prostu jak te emocje opadają, no to oni są wojownikami i mają to gdzieś w głowie, że po prostu tak nie mogą tego zostawić, na pewno nie mogę odejść z porażką. No i musi to wyrównać. On wyrówna to, zrobi jeszcze z 2-3 walki na plusie, no i wtedy dopiero powie sobie, okej, teraz mogę odejść. No zobaczymy, za rok, półtora dowiemy się, czy tutaj proroctwa Tomka Narkuna się sprawdziły, czy nie. Tomek Narkun, życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia. Wracaj na następną galę KSW i mamy nadzieję, że to będzie jakiś bardzo ciekawy pojedynek i duże wyzwanie. I ja bym nie wykluczał, że to będzie w wadze ciężkiej. No, też bym nie wykluczył tego. Różnie to bywa. Żółwik może. Tak jest, dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.